Witam w kolejnym, bardzo króciutkim filmiku. Mianowicie chciałabym opowiedzieć o kilku zapachach dostępnych w Mousse & Bar. Czyli to będzie filmik w ramach serii odnośnie tej perfumerii niszowej, które mnie w jakiś sposób tutaj, że tak powiem, zainspirowały w takim sensie, że koniecznie uważałam, że należy je z różnych powodów umieścić w filmie. Pojawiły się zapachy marki Astier Deviat. A w ogóle wykorzystuję właśnie stronę tej perfumerii, żeby właśnie pokazać zapach Elixir. Są generalnie tutaj różne pojemności. Na stronie jest 50 ml, ale wiem, że też jest setka, nie setka, 125 chyba ml tych zapachów. Poznałam już dobrze lipę tej marki. Naprawdę bardzo udany kwiatowo-lipowy zapach. Oraz właśnie o tym Elixir chciałabym wspomnieć, dlatego że tam jest wyczuwalna nuta Coca-Coli z taką nutą trochę przeszywającego kadzidła, trochę przeszywających ziół, taki trochę chudniejszy, typu jakaś taka właśnie może mięta, także myślę, że ciekawa propozycja. Niuans tak rzadki, jeżeli chodzi o właśnie takie Coca-Cola, Pepsi. Pojawiła się nowość, jeżeli chodzi o markę Naomi, Corpus Equus, jak dobrze wymawiam. Ja z tej marki, powiem szczerze, jestem zakochana w flakonikach. I cały czas ponawiam i ponawiam testy, próbuję coś wybrać. Chyba najbliższym jest właśnie to zielone Nuit Bakelit. Natomiast podoba mi się irys, ponawiam testy skóry i być może właśnie poznam też to najnowsze dzieło. Oraz ten chciałam pokazać zapach z irysem na słodko.